Za nami już 3 kolejki i o dyspozycji poszczególnych drużyn w grupie C wiemy coraz więcej. Ostatnia seria meczów zafundowała kibicom dużo emocji, gdyż większość z nich zawierała liczne elementy dramaturgii. Takie spotkania można było obejrzeć m.in. w Lublinie, gdzie lider podejmował wicelidera. I właśnie od tej rywalizacji rozpoczniemy dzisiejszy odcinek. Krzysztof Paszkiewicz, zapraszam. Od meczu pomiędzy MKS-em AZS UMCS Lublin a Handballem Warszawa można było oczekiwać dużo. Zarówno akademiczki, jak i warszawianki notują udany start i to spotkanie miało dać nam odpowiedź, która z drużyn będzie walczyć w tym sezonie o najwyższe miejsca. Lecz po tej konfrontacji oraz jej przebiegu mogę stwierdzić, że obie drużyny są w stanie rywalizować o czołowe lokaty niezależnie od końcowego wyniku tego spotkania. Lepiej mecz rozpoczął Handball Warszawa, lecz nie była to ewidentna przewaga. W zespole gości dobrze spisywała się Kinga Lemiek, dla której to był swego rodzaju powrót do Lublina. Co prawda wcześniej występowała w innym klubie z tego miasta, bo w UKS-ie Roxa, lecz to spotkanie mogło być sentymentalne. Tak samo w przypadku Jagody Lasek, która kilka lat temu reprezentowała właśnie UMCS. Do przerwy było 13-14 dla warszawianek i druga połowa zapowiadała się co najmniej dobrze. A te lepiej zaczęły tym razem podopieczne Patryka Maliszewskiego, które zdobywały więcej trafień kilka minut po zmianie stron. W efekcie gospodynie po raz pierwszy w tym spotkaniu wyszły na prowadzenie w 36 minucie, lecz 2 minuty później czerwoną kartkę obejrzała Gabriela Tomczyk. Jednak MKS AZS UMCS walczył dalej i w 42 minucie prowadził 20-17. Handball był pod ścianą i musiał odrabiać straty. Przyjezdne dzięki 4 bramkom z rzędu wyszły na kolejne prowadzenie 22-23. Ostatnie minuty to sinusoida emocji. MKS AZS UMCS Lublin wygrywał 27-25 na 4 minuty przed końcową syreną, lecz od tej pory nie rzucił już ani jednej bramki. Stołeczna drużyna znów zanotowała 4 kolejne trafienia i po bardzo zaciętej walce zwycięża Handball Warszawa 29-27. Dobre zawody w AZS-ie rozegrała Julia Skubacz, autorka 8 bramek. Trzeba również podkreślić kolejny dobry występ Katarzyny Pożogi, która zaczęła ten sezon po prostu wyśmienicie. Mnóstwo trafień i czasami można odnieść wrażenie, że mówiąc po piłkarsku, piłka jej szuka. Świetny mecz na szczycie, który nie tylko może być jednym z najważniejszych spotkań rundy jesiennej, lecz także może zdefiniować możliwości obu zespołów. Warszawianki utrzymują się na zwycięskiej drodze, lecz UMCS postawił im bardzo trudne warunki i na ten moment jedni i drudzy spokojnie mają papiery na przyszłą Ligę Centralną. O niewykorzystanej szansie może mówić Varsovia Warszawa. Zespół Huberta Bieniewicza wystartował fenomenalnie w meczu Suzuki Corona Handball Kielce, a wynik 10-3 w 12 minucie mówi wszystko. Było to też o tyle zaskoczenie, że Kielczanki mają na koncie 2 zwycięstwa, a Varsovia na razie wygrała jedynie raz, nieznacznie z HKS-em Łódź. Gospodynie utrzymywały prowadzenie do pierwszej połowy, po której drużyny schodziły przy wyniku 16-13. Następnie była dalsza pogoń Suzuki Corona Handball. Zawodniczki Pawła Tetelewskiego sukcesywnie odrabiały straty i stosunkowo szybko, bo już w 34 minucie nie tylko zniwelowały 7 bramek różnicy z początku meczu, lecz również same objęły prowadzenie. Od tej pory mecz stał na równym poziomie, a drużyny grały niemal bramka za bramkę. Końcowo to przyjezdne zainkasowały zwycięstwo 27-25, zaliczając udany comeback w tym meczu po ewidentnym falstarcie. Varsovia zaprzepaściła szansę na wygraną nie tylko roztrwonieniem kilkubramkowej przewagi, ale także 4 zmarnowanymi rzutami karnymi. Jest to druga przegrana stołecznego klubu po 3 kolejkach. Nawiasem mówiąc, w Varsovii od pewnego czasu moim zdaniem wyróżnia się Ewa Gomula, która potencjalnie także może zapracować na głośny transfer. W poprzednim sezonie być może była w cieniu świetnie dysponowanych koleżanek, m.in. Igi Dworniczuk oraz Joanny Granickiej, jednak teraz to Ewa Gomulak może być postrzegana jako liderka rozegrania w drużynie, a jej atuty bardziej wyeksponowane. Z kolei Suzuki Corona Handball ma komplet zwycięstw i dalej nie zgubiła ani jednego punktu. W przyszłej serii gier szczypiorniński Tetelewskiego zmierzą się z MKS-em AZS UMCS Lublin, który patrząc na początek sezonu może być do tej pory najtrudniejszym rywalem, z którym przyszło się mierzyć Kielczankom. Do Radomia przyjechał AZS Uniwersytet Warszawski. Prezero APR nie zamierzało jednak rozdawać punktów gościom, co dobitnie pokazał początek rywalizacji.
po 12 minutach gospodynie prowadziły aż 9-0 i dopiero wtedy akademiczki zdobyły bramkę i to z rzutu karnego. Fenomenalnie broniła Natalia Kolasińska, która utrzymała czyste konto przez niemal kwadrans. Podopieczne Adriana Kontraciuka w ekspresowym tempie ułożyły mecz pod swoje dyktando i właściwie do samego końca utrzymały wyraźne prowadzenie. Po 30 minutach było 18-7 dla Akademii Piłki Ręcznej, natomiast druga połowa była już bardzo wyrównana. Dość powiedzieć, że miejscowe wygrały tę odsłonę zaledwie jedną bramką, a całe spotkanie 33-21. Tym samym radomianki dosłownie skopiowały wynik spotkania z KPR-em Markowią Rockies, które wygrały identycznym rezultatem. Oprócz wspomnianej Kolasińskiej w drużynie radomskiej trzeba wyróżnić Kingę Papkę oraz Laurę Domkę, które szybko zaadoptowały się w nowym klubie. Następny mecz Prezero AP Radom zagra z AZS-em AWF Warszawa i patrząc po pierwszych trzech kolejkach, to radomianki będą podchodzić do tej rywalizacji z pozycji faworyta. Natomiast Uniwersytet Warszawski dozna już trzeciej porażki w tym sezonie i dalej jest bez punktów. Trzeba też zauważyć, że w tym spotkaniu akademiczki ze stolicy pokazały tendencję odwrotną do tej, którą widzieliśmy w poprzednich meczach tego sezonu. Czyli dobry początek, lecz potem nie było już tak kolorowo. W Radomiu było na odwrót. Bardzo słaby start, ale solidna druga połowa. Najbliższe rywalizacje drużyny z Banacha to spotkania z Markowią Rockies oraz, podobnie jak w przypadku Prezero AP Radom, mecz przeciwko AWF-owi. Jeśli UW ma myśleć o utrzymaniu, to powinien zapunktować przynajmniej w jednym z tych meczów. Dwa mecze i 0 punktów. Taki stan rzeczy przed trzecią kolejką miał zarówno SMS Płock, jak i KPR Markowia Rockies. Przyjezdne dotrzymywały kroku przez pierwszy kwadrans, lecz potem to SMS narzucił swoje warunki i odskoczył na parę trafień. Tak jak miało miejsce w kilku innych spotkaniach w tej kolejce, zespół będący na fali utrzymywał stabilne prowadzenie, a obraz późniejszej gry był wyrównany. Pierwsza wygrana polskiego SMS-u 34-29 stała się faktem, a KPR dalej czeka na pierwsze punkty. W kontekście tej drugiej drużyny trzeba powiedzieć parę słów o Mariannie Borkowskiej. Patrząc na to, ile nowa rozgrywająca Markowi Roki zdaje jakości drużynie od pierwszego meczu w sezonie, jestem w stanie postawić tezę, że szczypiornistka ta jest obecnie najlepszym transferem w pierwszej lidze grupie C. Nie tyle najgłośniejszym czy najbardziej prestiżowym, lecz właśnie najlepszym pod względem indywidualnej wartości dodanej do zespołu. Marianna Borkowska widnieje w klasyfikacji strzelki na wysokich pozycjach i z marszu stała się osobą mającą duży wpływ na grę swojego nowego teamu. Nie zmienia tego nawet 0 punktów po 3 meczach. Świetna okazja na przełamanie może być za kilka dni w Radzyminie, do którego przyjedzie AZS Uniwersytet Warszawski, który w tabeli jest właściwie w identycznej sytuacji co KPR Markowia Rockies. Po jednej stronie SPR Hanwal Rzeszów, czyli zespół mający na koncie 2 zwycięstwa, ale z rywalami z niezbyt wysokiej półki. Po drugiej stronie z kolei HKS Łódź, który jest jeszcze bez zwycięstwa w nowej kampanii, lecz solidnymi występami przeciwko AZS-owi UMCS oraz Warsowi. Przed meczem Paulina Lasek powiedziała, że największym problemem może być nieprzewidywalność łódzkiego zespołu, który po przeniesieniu z innej grupy jest zupełnie nowym graczem. Pozwolę od siebie dodać, że bardzo mi się podobają takie inicjatywy, które są zauważalne w pierwszoligowych klubach od kilku dni. Mówię o krótkich wypowiedziach zawodniczek, które są jedną z podstawowych form do wyeksponowania w social mediach ciekawej osoby. Takie działania można zaobserwować od pewnego czasu w Prezero AP Radom, a w ostatnim tygodniu pojawił się również krótki komentarz przedmeczowy Kingi Lemek z Handball Warszawa, czy właśnie teraz Pauliny Lasek. Wracając jednak do spotkania w Rzeszowie, podopieczne Jakuba Bobera szybko narzuciły swoje warunki i zbudowały kilkubramkową przewagę. Szczelna obrona rzeszowianek nie pozwoliła gościom na regularne zdobywanie trafień, a w łódzkiej drużynie na początku meczu trafiała głównie Wiktoria Szymczak. 14-10 to wynik po połowie rywalizacji. Drugie dwa kwadranse to wyrównana walka, lecz KKS-owi brakowało na tyle dobrej gry, by zniwelować stratę z pierwszej połowy. Udało się drugą część gry zremisować, ale całościowo łodzianki musiały zejść z parkietu pokonane. Trzeba jednak wspomnieć, że 0 punktów HKS-u po 3 kolejkach niekoniecznie odzwierciedla sportową formę tej drużyny. Poprzednie porażki to bowiem przegrana z Warszawą zaledwie jedną bramką oraz lubelskim UMCS-em różnicą 5 trafień, co również nie wygląda źle. SPR Handball nadal notuje same zwycięstwa i być może niespodziewanie zajmuje wysokie trzecie miejsce. W statystyce zdobytych bramek zespół ten jest jeszcze wyżej, bo na drugim miejscu. To pokazuje też klasyfikacja z trzecim, w której najbardziej liczną grupę na szczycie stanowią szczypiorniński właśnie SPR-u. Najbliższy weekend czeka wyzwanie chyba najtrudniejsze z możliwych. Zmierzenie się na wyjeździe z liderującym po 3 seriach handballem Warszawa.
Szybki rzut oka na tabelę. Z kompletech trzech wygranych są Handball Warszawa, Suzuki Corona Handball Kielce oraz SPR Handball Rzeszów, który na razie jest niespodzianką rozgrywek. Status niepokonanej drużyny utrzymują również Prezero APR Radom oraz JKS San Jarosław, lecz zespoły te jeszcze nie rozegrały zaległych spotkań. Bez żadnego oczka dalej są KPR Markowia Rokis, AZS Uniwersytet Warszawski, a także AZS AWF. Jeśli chodzi o ten odcinek, to już wszystko. Zapraszam bardzo serdecznie na nasze media społecznościowe oraz do kablówek, gdzie mogą Państwo obejrzeć ciekawe materiały z innych dyscyplin sportowych, a także oglądać mecze na żywo. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w magazynie już za 2 tygodnie.